Witam Państwa. Dzisiaj mamy 15 września, środa. Chciałbym podjąć dwa tematy. Oba zostały zdjęte wczoraj z porządku obrad de facto. Jeden temat to jest budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji sanitarnej do miejscowości Żabinko. Do roku 2019 wydawało się, że wszystko idzie, że powiem, zgodnie z tym, co zostało zaplanowane. Na przykład 5 lutego roku 2018. Tego dnia spotkały się Akwanet, Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych oraz gmina Mosina. I ustalono, że Akwanet będzie budował kanalizację, a gmina razem ze starostwem nad rurą kanalizacji sanitarnej będzie budowała ścieżkę rowerową. To wszystko działo się za wiedzą, zgodą i aprobatą Akwanetu w sytuacji, kiedy to od roku 2012 obowiązuje strefa ochronna ujęcia wody. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ na etapie projektowania ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją sanitarną jeden z organów, czyli Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wskazał, że tam nie można budować ścieżki rowerowej, bo ten grunt, przez który ta ścieżka miałaby pójść nad rurą kanalizacji sanitarnej, musi być odlesiony. Z kolei inny organ stwierdził, że w ogóle nie ma tematu, znaczy, że nie ma problemu, także nawet nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, czyli sprawa odlesienia tego terenu w ogóle nie jest kwestią, nad którą się trzeba zastanawiać. Dlaczego organ Wody Polskie tak mógł do tematu podejść? Ponieważ prawdą jest to, że w tym rozporządzeniu w jednym z punktów jest mowa o tym, że nie można dokonywać zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych położonych w obrębach m.in. Sowiniec, ale też w kolejnym punkcie są wyłączenia z tych zakazów. I jednym z tych wyłączeń jest to, że można budować drogi gminne i drogi niepubliczne o nawierzchni twardej oraz obiektów mostowych w ciągu tych dróg. Znaczy, logicznie rzecz biorąc, jeżeli można budować drogi i można budować mosty, to można również budować ścieżki rowerowe, ponieważ one jeszcze mniej szkodzą w strefie ochrony ujęcia wody czy ujęciu wody niż budowa dróg. Jesteśmy teraz w czymś w rodzaju impasu. Starostwo powiatowe, widząc taką postawę organu RDOŚ, chce i właściwie projektuje teraz ścieżkę rowerową tylko tam, gdzie może, czyli będzie kawałek od strony Żabinka i kawałek od strony Mosiny i będzie to fatalna inwestycja. Mamy blokadę i ja wczoraj, znaczy to na sesji, czyli przed sesją, drugi raz próbowałem podejść do tego w taki sposób, aby zmienić granicę obrębu Sowiniec, żeby inaczej przeprowadzić, że tak powiem, tą granicę w lesie. Tak, żeby wyłączyć ten obszar, który miał iść wzdłuż drogi powiatowej, wyłączyć obszar lasu z tego obrębu. Żeby temat odlesienia tego gruntu w ogóle on nie powstał. I oczywiście Akwanet mi zarzuca, że ja próbuję obejść. To nie jest obejście, to jest zmiana granic. Natomiast realnie rzecz biorąc, to by przycięło ten impas taki, jaki mamy, ten węzeł gordyjski. Rada Miejska wczoraj, przy moim tym drugim podejściu do tematu, uchyliła, czy wyprowadziła z porządku obrad ten punkt. I tutaj zamierza Rada Miejska z moim udziałem rozmawiać z Akwanetem w tej sprawie. W tej sprawie z Akwanetem rozmawialiśmy wiele razy. Ja będę nie ustawał w wysiłkach, żeby w czasie tych rozmów, kolejnych rozmów i jeszcze kolejnych rozmów doprowadzić do rzeczy normalnej. Znaczy takiej, że jeżeli jest droga powiatowa z Mosiny przez Żabinko i dalej Żabno i dalej i po tej drodze mogą jeździć tiry i różnego rodzaju samochody, ciągniki, no to jest zresztą oczywistą i normalną, że wzdłuż tej drogi można i należy przeprowadzić budowę ścieżki rowerowej, którą to ścieżką będą poruszali się mieszkańcy Żabna, Żabinka i Mosiny w obu kierunkach. To jest normalne i oczywiste i ja będę robił wszystko, żeby to do tej normalności doprowadzić. Jak gdyby rzeczą pochodną jest kwestia znowu zmiany obrębu Sowiniec, ale w części, że powiem, przy granicy z Mosiną.
Jeżeli tego obrębu, jeżeli ten obręb nie będzie zmieniony, to radni też wycofali ten projekt uchwały. Jeżeli ten obręb nie będzie zmieniony, to znaczy, że któraś tam kolejna przeszkoda nie będzie usunięta co do projektowania obwodnicy południowo-wschodniej, o której tyle się mówi. Powtórzę, swoimi działaniami, rozmowami z każdym, z kim będzie trzeba, będę rozmawiał, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, w której rzeczy wydawałoby się normalne, czyli budowa ścieżki czy budowa obwodnicy, docelowo będą doprowadzone do skutku. I drugi temat, to jest trzecia uchwała, która została wycofana z porządku obrad Rady Miejskiej, czyli uchwała o projekcie planu miejscowego. Ten projekt został wycofany. Rada Miejska nie odniosła się do uwag mieszkańców, co do których ja się odniosłem negatywnie. Natomiast no, Rada Miejska w ogóle nie podjęła tej uchwały. Dlaczego tą uchwałę wniosłem? Wniosłem dlatego, ponieważ inwestorzy, którzy funkcjonują na tym terenie, chcą poregulować rzeczy, tereny w ramach planów, bo są dwa plany rozbite, chodziło o scalenie w jeden plan, oraz jeden z inwestorów chce dokonać rozbudowy na tym terenie. I teraz, co dałaby ta rozbudowa? Ta rozbudowa na tym terenie dałaby plus ponad 600 tysięcy podatku co roku, gdyby ona była zrealizowana. Zgodnie z zamierzeniami inwestora zatrudnienie miałoby ponad 100 pracowników, co oznacza, że z jednej strony faktem jest, pojawi się na naszych drogach kilkadziesiąt tirów na dobę więcej, ale z drugiej strony ponad 100 ludzi nie będzie musiało dojeżdżać do pracy do Poznania, do Kórnika czy do Stęszewa koleją albo samochodami. Widzimy tiry, które jeżdżą, ale nie widzimy samochodów naszych mieszkańców, którzy muszą się przemieszczać samochodem do miejsc pracy. I również nasi mieszkańcy, również my sami, jak jeździmy do pracy, my również powodujemy korki. I teraz ja się obawiam, że jeżeli w czasie krótkim nie będzie uchwały, Rada Miejska nie podejmie tej uchwały, to inwestor już tutaj zapowiadał, że ma do zrealizowania inwestycje, chcą ją zrealizować u nas, ale jak nie będzie mógł jej zrealizować u nas, to w krótkim czasie zrealizuje ją w innym miejscu. I Szanowni Państwo, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ta inwestycja będzie powodowała pewne uciążliwości. Te kilkadziesiąt tirów w skali doby. Z drugiej strony, powtórzę, nasi mieszkańcy nie będą musieli jeździć do Poznania i do innych miejsc samochodami również i również, jak powiem, powodują te korki. Natomiast jest tak, że jest odcinkami i od strony Stęszawa, i od strony Kórnika remontowana droga wojewódzka. Widzimy rozwój budowy mostu w Rogalinku. Jest też tak, że rozwijają się strefy działalności gospodarczej w Kórniku i w Stęszewie. I teraz, my oczywiście możemy nie chcieć mieć u siebie tej firmy, możemy nie chcieć mieć tych samochodów, które od nas będą wyjeżdżały, natomiast będziemy mieli naszych mieszkańców, którzy będą jeździli do innych gmin i będziemy mieli, Szanowni Państwo, tiry, które będą przejeżdżały przez naszą gminę z Kórnika skrótem na S5 albo ze Stęszewa skrótem na Kórnik na S11. I pytanie, czy my chcemy mieć tak naprawdę te przejazdy tych tirów przez naszą gminę, gdzie my nie będziemy mieli żadnego pożytku, nie będziemy mieli pieniędzy z podatków, nie będziemy mieli nowych miejsc pracy? Czy chcemy, żeby było inaczej? A tu jeszcze dodam, w kontekście jednej z tych uchwał, która została wycofana, jeżeli nie dokonamy odlesienia albo nie wyłączymy problemu odlesienia pewnych gruntów na południowym wschodzie naszego miasta, nie będzie obwodnicy. Czyli ja chcę i tego, żeby była obwodnica, i ja chcę i tego, żeby były miejsca pracy na terenie naszej gminy. A też Państwo pewnie obserwują telewizję i obserwują, powiem, założenia Nowego Ładu. Jest mowa o tym, że zmieni się wielkość PIT-ów, jakie my będziemy odprowadzali do Państwa. To znaczy dla każdego z nas, każdy z nas do pewnego momentu będzie miał więcej pieniędzy w kieszeni niż do tej pory ma, bo podatki będą do pewnego pułapu będą obniżone, ale to powoduje również i to, że gminy będą miały mniejsze dochody. I ja teraz dbam o to,
żeby to ewentualne umniejszenie dochodów nie było aż tak bardzo odczuwalne. Chcę zmniejszyć odczuwanie tego zmniejszenia dochodów gminy przez zmianę systemu podatkowego. Szanowni Państwo, podsumowując, staram się dbać o dochody gminy, bo bez tego z roku na rok będziemy budowali mniej. Staram się o to, aby usuwać wszystkie przeszkody co do budowy obwodnicy południowo-wschodniej. Kwestia odlesienia pewnego gruntu jest rzeczą bardzo istotną. I staram się o to, żeby doprowadzić do rzeczy, wydawało się, zupełnie normalnej i oczywistej, czyli do budowy kanalizacji i ścieżki rowerowej między Mosiną a Żabinkiem. I będę robił wszystko i będę rozmawiał z każdym, żeby do tego doprowadzić, i nie ustanę w tym działaniu. Wszystkiego dobrego.